Kilka miesięcy temu pojawił się pomysł, by w Suwałkach zorganizować i wdrożyć system pomocy dla seniorów. Nazwano go Złota Rączka. Cel? Wsparcie seniorów w drobnych naprawach. Program właśnie startuje. Osoby, które samotnie mieszkają, oczekują na wsparcie ze strony samorządu i tu jesteśmy winni dla nich właśnie okazanie pomocy. I mam nadzieję, że stowarzyszenia podołają te zadaniom, wyzwaniom. Oczywiście no chcemy wykonywać jakieś proste czynności, proste prace naprawcze, kompleksowych remontów mieszkań prowadzić nie będziemy tutaj, bo nie mamy ku temu takich możliwości. Środki finansowe, które zostały przewidziane na ten cel, też nie są takie oszałamiające, bo tylko 40 tysięcy złotych. Natomiast sprawa polega na tym, że całość wydatków związanych z zakupem, no część jakichś tam zamiennych materiałów będzie pokrywał senior, ta osoba, która prosi o naprawienie czy też pomoc w załatwieniu jakichś tam czynności. Na liście usług znalazło się około 1000 pozycji. Od naprawy zamka przez cieknący kran czy regulację stolarki, aż po zaprogramowanie na przykład nowego odbiornika telewizyjnego. Wachlarz usług jest ogromny. O pomoc mogą się do Stowarzyszenia Kostroma zwracać mieszkańcy Suwałk, którzy są samotni lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia jest ukończony 70. rok życia. Jeśli do przeprowadzenia naprawy konieczne będą zakupy, osoba mająca wykonać naprawę zabierze seniora do sklepu, gdzie on osobiście dokona zakupu. Zarówno ratusz, jak i wykonawca programu Złota Rączka nie przewidują wręczania pieniędzy na zakupy osobom, które przyjdą naprawić usterkę. To jedyny sposób, by nie narazić wykonawców na kłopoty lub seniorów na działalność potencjalnych oszustów, którzy mogą udawać fachowca. Zgłoszenia będą przyjmowane na kilka sposobów. Usterki można zgłaszać telefonicznie w poniedziałki i wtorki od 12 do 20 oraz od środy do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem 87 730 55 27. Inna metoda dla seniorów zinformatyzowanych to zwykły mail wysłany na adres zlotarączka@kostroma.pl. Listę usług i inne informacje dotyczące programu Złota Rączka będzie można niebawem znaleźć na stronie internetowej www.cwop.suwalki.eu.